Witamy Was bardzo serdecznie w sobotę na naszym wspólnym spotkaniu dotyczącym energetycznej magii liczb. Dzisiaj ja, Grażyna Adamska i Bogusia Andrzejewska opowiemy Wam, w jaki sposób można korzystać z wibracji poszczególnych liczb i wzmacniać się tym. Będziecie mogli obliczyć swoją liczbę urodzeniową, obliczyć swój rok urodzeniowy i dzięki temu będziecie wiedzieli, czego można się w tym roku spodziewać, na co nastawić, do czego dostroić, a na końcu będzie medytacja, podczas której wykorzystacie energię poszczególnych liczb i tego, co się pod nimi kryje, czyli to, co niosą za sobą, jaką energię mają w sobie, po to, aby móc aktywować tą moc tej siły energetycznej, tych liczb w sobie. Mam nadzieję, że nas widać i nas słychać. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteśmy, bo ja widzę tutaj, że się pojawiacie, ale nawet nie wiem, czy... O, widzę, Małgosia pisze, witam serdecznie, to znaczy, że jesteśmy, że nas widać. Świetnie, dzisiaj będzie energetyczna magia liczb. Ok, jak będziecie dołączać, to może Bogusia na początku kilka słów o tym, czym charakteryzuje się każda liczba, ale tak króciutko, bo później będziemy więcej opowiadać o nich. Tak, na początek tylko takie bardzo podstawowe hasełka, z czym może nam się kojarzyć, na przykład liczba 1. Liczba 1 to początek, liczba 1 to inspiracja, to poczucie wartości, to odwaga. Liczba 2 to współpraca i tolerancja. I działanie z drugim człowiekiem, to mogą być też związki, uczucia, emocje. Liczba 3, radość życia, zabawa, szczęście, wszystko to, co wiąże się z naszym wewnętrznym dzieckiem, to też komunikacja. Liczba 4 to materia, a więc pieniądze, a więc praca, a więc także ciało i zdrowie. Liczba 5 to zmiany, ruch, dynamika, to także wiedza, nauka, dowiadywanie się ciągle rzeczy nowych, poszukiwanie rzeczy nowych. Liczba 6, miłość, harmonia, związki, rodzina, odpowiedzialność, ale też i piękno, sztuki artystyczne na przykład. Liczba 7 to medytacja i wyciszenie, to rozwój duchowy, to wiedza duchowa, ale to także piękno, to wewnętrzne piękno, które wypływa prosto z naszego serca. Liczba 8 to znowu materia, materia taka silna, potężna, a więc biznes, duże pieniądze, bogactwo. To też transformacja na poziomie na przykład zdrowia, a więc uzdrawianie. Liczba 9, dobro, miłość, duchowość. Taki wysoki poziom duchowej wiedzy, duchowego odczuwania, to altruizm, to życzliwość, to pomaganie innym, ale to też nauki duchowe. I to te podstawowe 9 liczb, później więcej. Później więcej. Teraz proponujemy Wam, żebyście obliczyli swoją liczbę urodzeniową. Ja tutaj podaję, w jaki sposób sumować tę datę, bo Bogusia Wam dzisiaj powie, co jest ważne w tej dacie, bo sama liczba po sumowaniu to jest jakby kierunek, ale tam nie tylko ta liczba jest ważna, prawda? Jasne. Tu w ogóle Grażyna wybrała kapitalny przykład, ponieważ ta data, którą macie na ekranie, po sumowaniu daje liczbę 33. Osoba, która ma taką datę urodzenia, jest tak zwaną liczbą mistrzowską. Liczby 11, 22, 33, 44. Tych liczb nie sumujemy do liczb zwykłych, czyli interpretujemy je nie tylko jako szóstkę, ale właśnie jako liczbę mistrzowską. Nie tylko jako dwójkę, ale liczbę mistrzowską 11. I odpowiednio oczywiście 22 zamiast 4 i 44 zamiast 8. To też takie bardzo ciekawe cechy u człowieka, ale o tym powiem troszkę później. Najpierw właśnie skupimy się na tych podstawowych liczbach. I tutaj chciałam Wam powiedzieć, że kiedy interesujecie się znaczeniem liczb w swojej dacie, zwróćcie proszę uwagę także na dzień urodzenia.
ponieważ dzień urodzenia daje Wam taką drugą liczbę. Można to porównać trochę do czegoś takiego jak w astrologii, na przykład znak słoneczny i ascendent. Ci, którzy troszkę się tą tematyką interesują, właśnie wiedzą, że oprócz znaku słonecznego my mamy bardzo dużo cech czasem całkiem innego znaku, który właśnie jest na ascendencie. Tutaj jest podobnie. Ta data, która jest podana w przykładzie, tutaj mamy szóstkę, ale ta osoba, która jest oczywiście mistrzowską 33 i szóstką, jest ponadto dwójką, ponieważ urodziła się 2 sierpnia. I ta dwójka również odgrywa tutaj ważną rolę. A zatem przyjrzyjcie się tym dwóm liczbom w swojej dacie urodzenia. Tej liczbie, którą wyliczycie z sumowania wszystkich części składowych daty i także tej liczbie, która jest dniem Waszego urodzenia. W numerologii oczywiście upraszczamy, czyli jeśli tu nie byłoby dwójki, tylko na przykład byłoby 28, tak? Ktoś urodziłby się 28, to dodajecie 2 plus 8 i to będzie 1, tak? I wtedy ta 1 również będzie miała wpływ na taką osobę. Bogusiu, a powiedz mi, a jak to wygląda z cyklami, z tą roczną liczbą, tak? Bo o tym się mało mówi, a ona też jest ważna. Jak to wpływ, jak to mamy jakby odczytywać, jeśli chodzi o naszą liczbę i o tą roczną? Tak, tutaj nazwa może być też dla niektórych myląca, ponieważ w zależności od numerologa, od systemu, tutaj pojawiają się bardzo różne nazwy, dlatego przyglądajcie się też uważnie, co tam jest w definicji. Natomiast mówimy tutaj o tak zwanych latach osobistych. Każdy rok jest też wibracją, na przykład 2019, tak, to jest 3. Kiedy zsumujemy. Czyli ten rok dla wszystkich ludzi niesie wibrację 3 i zabarwia nasze życie wibracją 3. Natomiast każdy z nas do tego dodaje jeszcze swoją liczbę urodzenia i wtedy powstaje coś takiego jak nasz osobisty rok. W tym przypadku, jeśli ktoś na przykład jest urodzeniową 3, tak? Czyli ta 3 wychodzi z całej daty urodzenia, to sumując tutaj z 3 z roku 2019, wychodzi nam 6, tak? Czyli rok osobisty dla takiej 3 będzie miał wibrację 6. Jeśli ktoś jest 1, to rok osobisty dla takiej osoby będzie 4. 1 plus 3 równa się 4. Tutaj liczenie jest oczywiście bardzo proste. Natomiast każda wibracja roku osobistego zabarwia nas mocniej niż ta ogólna wibracja roku, która dotyczy wszystkich ludzi, tak, na całym świecie. A powiedz mi, a jak to wpływa na naszą liczbę osobistą? Bo teraz tak, ja na przykład jestem z 2 grudnia, no to mam 2, sama jestem 3 i teraz jest rok 6, tak? To jak to ma u siebie? 3. Ty jako 3 będziesz w roku osobistym o wibracji 6 i ten rok będzie w pewien sposób zabarwiał twoje doświadczenia. Kiedy przyjrzycie się tym liczbom, to zauważycie, że te subtelne energie bardzo mocno są odczuwane w naszym życiu. To jest coś, co trudno w pewien sposób przeoczyć. 6 rok osobisty najczęściej przynosi nam takie doświadczenia, na przykład związane z rodziną, czyli jest to okres, kiedy więcej czasu poświęcamy rodzinie. Jeśli nie robimy tego spontanicznie, to w pewien sposób wszechświat to na nas wymusza, czyli ta wibracja 6 próbuje jakby dostać się do nas, tak, wymusić na nas naszą uwagę. Może poczekamy, aż powpisujecie swoje liczby, to Bogusia wtedy się będzie odnosiła konkretnie do tych liczb, które się będą pojawiały, albo zaczniemy po prostu od początku. Jaka jest liczba pierwsza, co taka osoba niesie za sobą, co niesie ze sobą? Tak, ja myślę, że tak najłatwiej opowiedzieć po kolei o tych podstawowych 9 liczbach. Natomiast pamiętajcie, proszę, że macie te 2 liczby najczęściej, tak? Bo jeszcze dojdzie do tego liczba z dnia urodzenia, więc będzie to trochę uśrednione, aczkolwiek najczęściej to jest tak, że korzystamy z energii jednej liczby i korzystamy z energii drugiej liczby. To jest takie właśnie
trochę stąd i trochę stąd, czyli mamy, mamy energię po prostu dwóch liczb. Ja zawsze mówię, że to jest bardzo fajne, bo mamy więcej możliwości, czyli nie jesteśmy ograniczeni tylko jakby do tej jednej wibracji, tylko mamy dwie, które nas wspierają. Tak oczywiście bardzo pobieżnie, bo proszę pamiętajcie, że pełny portret numerologiczny, to tam jest dużo czynników, tam są jeszcze inne składowe, więc tutaj my tylko pokazujemy Wam jakby same liczby, takich wibracje, natomiast no to jest właśnie tak jak opowiadanie o tym, że ktoś urodził się tak w znaku strzelca i można dużo fajnych rzeczy opowiedzieć, ale to jest tylko to są tylko ogólniki, ale te ogólniki też Wam się przydadzą, ponieważ pamiętajcie, że z liczb korzystamy w życiu w różnych miejscach, tak? Mamy numery telefonów, mamy numery siedzeń gdzieś tam w pociągu, tak? Kiedy kupujemy na przykład takie bilety z miejscówkami. Mamy numery rejestracyjne samochodów i tysiąc innych rzeczy. I tu warto zwracać uwagę, ponieważ te numery też są liczbami, które niosą nam określone wibracje. I teraz, no właśnie, tak po kolei. Jedynka niesie bardzo dużo siły, bardzo dużo energii, takiej dobrej energii, która zachęca nas do pracy i do działania. Jedynka to inspiracja, to taka liczba, która mocno podnosi nam poczucie własnej wartości. Osoby, które mają na przykład w swoim portrecie numerologicznym dużo jedynek, czy mocne jedynki, czy są otoczone jedynkami, to ludzie, którym łatwiej jest na przykład rozwijać poczucie własnej wartości. To osoby, które czują swoją ważność i starają się być takimi indywidualistami. To z reguły silne osobowości, które często na przykład mają zdolności do kierowania, zarządzania innymi. To ludzie świadomi swojej tożsamości. Dwójka. Dwójka jest taką liczbą łagodną, łagodną i ciepłą. To jest liczba o wielu takich archetypowo kobiecych cechach. Jest właśnie taka ciepła, życzliwa, opiekuńcza, emocjonalna, lubi pomagać innym. Taką piękną cechą dwójki jest tolerancja. Jeśli ktoś ma dużo dwójek czy mocne dwójki w swoim portrecie, to jest z reguły życzliwy i otwarty na potrzeby innych ludzi. To jest osoba, na którą zawsze można liczyć, ale jest to też osoba, która się jakby często gubi w emocjach, ponieważ przeżywa za siebie i za innych, czyli taki człowiek no, z sercem na dłoni. Trójka. Trójka to śmiech, radość, zabawa i trójka patronuje właśnie temu wszystkiemu, czym się cieszymy. W gruncie rzeczy muszę Wam powiedzieć, że właśnie w numerologii w taki uproszczony sposób trójka symbolizuje szczęście, ale takie właśnie szczęście chwytane każdego dnia. Z radości, z zabawy, z cieszenia się chwilą, z tego, że świeci słońce. Trójka to też, jak wspominałam, odpowiednik naszego wewnętrznego dziecka, a zatem w trójce będzie też twórczość, będą twórcze zdolności, będzie fantazja niesamowita. Trójka niesie też w sobie dar komunikacji, dlatego osoby, które mają mocne trójki, które są trójkami, to ludzie, którzy rozumieją innych i którzy potrafią zawsze dopasować to, w jaki sposób mówią do konkretnych słuchaczy. Są rozumiani, ponieważ z łatwością nawiązują kontakty. To są w ogóle ludzie, którzy też lubią innych ludzi, tak? Właśnie dlatego, że są towarzyscy, tak? Że cieszą się bliskością drugiego człowieka, wymianą informacji, wspólną zabawą. No, towarzyskość to jest tutaj też na pierwszym miejscu. Czwórka. Czwórka to człowiek skupiony na materii. To jest w ogóle taka liczba, która odpowiada za to, co konkretne. I tutaj mamy po pierwsze pieniądze. Pamiętajcie, że właśnie czwórka pokazuje te pieniądze, które są nasze, które my zarabiamy. Czwórka pokazuje też materię, czyli ciało. Zatem ona będzie też miała odniesienie do różnych tematów dotyczących na przykład zdrowia. I osoby, które zajmują się zdrowiem, uzdrawianiem, fajnie, jeśli mają mocne czwórki w portrecie. Poza tym czwórka symbolizuje pracowitość, cierpliwość, wytrwałość. Mocne czwórki w portrecie numerologicznym to ludzie bardzo konkretni, tacy, którzy stoją mocno nogami na ziemi, dla których liczy się to, co mogą właśnie zważyć, zmierzyć. To są ludzie bardzo
no właśnie tacy solidni i odpowiedzialni. Piątka. Piątka to ruch i zmiany. Piątka to otwartość na nowe. Piątka to wiedza. Gdybyśmy chcieli jakoś symbolicznie przedstawić osobę, która jest mocną piątką, to jest człowiek, który ciągle zadaje pytania, ciągle czyta, ciągle szuka, ciągle się uczy, zapisuje się na różne kursy i chce wiedzieć więcej i więcej i więcej i więcej. Piątka jest taką liczbą, która właśnie patronuje nabywaniu wiedzy różnym kursom, różnym szkołom, ale jest to generalnie w ogóle też jako osoba, jest to człowiek bardzo dynamiczny, tak? Jego jest wszędzie pełno, takie tak zwane żywe srebro. Czasem piątka patronuje też podróżą, no bo to jest ruch i tutaj to jest nie tylko ruch w sensie fizycznym, ale jest to też poznawanie świata, a więc też nabywanie wiedzy. Piątki są bardzo zmysłowe, a więc silne piątki dają nam też takie smakowanie życia wszystkimi zmysłami. Szóstka. Szóstka to przede wszystkim miłość, ale taka miłość rodzinna, czyli nie flirt, nie zabawa, to mamy w trójce. Szóstka to odpowiedzialność, to na przykład może być miłość jak najbardziej w związku, ale to może być też miłość macierzyńska, tak? To może być miłość do tych osób, z którymi jesteśmy bardzo mocno emocjonalnie związani. Oprócz miłości szóstka niesie też odpowiedzialność, niesie harmonię i niesie zdolności artystyczne, czyli szóstka pojawia się mocno, się zarysowuje u tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się sztuką, czyli osoby, które piszą, malują, rzeźbią, cokolwiek tworzą, szóstka im w tym bardzo pomaga, ponieważ szóstka nadaje piękno i harmonię wszystkiemu. I z reguły ludzie, którzy mają mocne szóstki w portrecie, mają jakieś zdolności. Siódemka. Siódemka to rozwój duchowy, to takie zagłębienie się do wewnątrz. Mocne siódemki to ludzie, którzy są introwertykami, to ludzie, którzy chcą jakby poszukać w sobie odpowiedzi na najważniejsze pytania. Czyli jak piątka przewraca książki, wertuje książki, to siódemka medytuje, tak? I szuka odpowiedzi w sobie. Siódemki, mocne siódemki są właśnie wyciszone, czasem są wręcz nieśmiałe, czasem nawet odsuwają się od ludzi, ale to tylko oczywiście też ogólnik, ponieważ siódemka w połączeniu z innymi liczbami w portrecie może nam dawać osobę uśmiechniętą, towarzyską, sympatyczną, ale zawsze taką, która pragnie wiedzy. Siódemki dążą do rozwoju, do mądrości, z reguły są bardzo inteligentne i ambitne, ambitne w sensie zdobywania wiedzy. Ósemka. Ósemka to znowu materia, natomiast jest to materia silniejsza niż czwórka, więc tutaj mamy też na przykład ciało, ale jest to ciało już na poziomie takiego silnego uzdrawiania, powiedziałabym transformacja. Ludzie, którzy są mocnymi ósemkami, są także świetnymi lekarzami, chirurgami, tak, na przykład tutaj mamy bardzo mocną ingerencję w ciało, to mogą być też hipnotyzerzy, ponieważ ósemka bardzo mocno oddziałuje na drugiego człowieka, czyli transformuje nie tylko na poziomie ciała, ale także na poziomie umysłu. Ósemka to też oczywiście pieniądze, ale duże pieniądze, czyli ósemka będzie służyła biznesowi. No i mocne ósemki w portrecie, słuchajcie, przyciągają do nas pieniądze. To jest taki dodatkowy zmysł, że tego typu ludzie wyczuwają, gdzie rzeczywiście te pieniądze są i jakoś je potrafią do siebie jak magnes przyciągnąć. Dziewiątka. Dziewiątka to znowu wiedza duchowa, to mądrość, to miłość, ale to też, słuchajcie, takie niesłychane dobro. Archetypowa dziewiątka to altruista, to człowiek, który chce zbawiać świat, który chce pomagać innym i jakby pomagać dlatego, że czuje, że tak trzeba, czyli nawet nie za pieniądze. Ale oczywiście w takim codziennym życiu najczęściej dziewiątki są po prostu nauczycielami. Nie mówię tu o nauczycielu szkolnym, bo tu nie chodzi o pracę z dziećmi, tutaj najlepiej sprawdzi się trójka, tylko mówię o takich nauczycielach, którzy prowadzą osoby dorosłe, ponieważ dziewiątka ma w sobie taki dar przekazywania wiedzy, dar nauczania,
dar jakby też pokazywania ścieżek duchowych, a więc wszelkiego rodzaju terapeuci powinni też mieć mocne dziewiątki. No i na koniec jeszcze dodam, bo tutaj mówię o takiej mocnej komunikacji i wpływaniu na innych. Jak się pewnie domyślacie, dobry polityk powinien być dziewiątką i wtedy wiadomo, że wszyscy za nim idą. To tak po prostu działa. To te podstawowe liczby. Bogusiu, a zanim zaczniesz, co to znaczy mocna siódemka, mocna szóstka? To są takie sytuacje, w których my mamy te liczby mocne w portrecie, czyli jest ich tam dużo. To na przykład ktoś, mocna siódemka to ktoś, kto na przykład urodził się siódmego i z całej daty też ma siedem. Albo nawet jeśli w dacie jest tylko jedna siódemka, to w różnych innych miejscach portretu numerologicznego ma dużo tych siódemek. Tam, okay, jak to też powiedzieć, gdzie jeszcze są te nasze liczby, nie? Bo to nie tylko jest w urodzinach, w dacie urodzenia, ale również w imionach, tak? Czyli oczywiście. Tworzymy portret numerologiczny, to my przeliczamy wszystkie imiona i nazwiska. I tam podstawiamy oczywiście pod litery odpowiednie wibracje liczbowe i w efekcie pokazują nam się liczby, które też zabarwiają człowieka i dają mu swoją energię. Tworzy się w portrecie numerologicznym tak zwany potencjał i w tym potencjale ktoś może na przykład mieć dużo siódemek, albo dużo trójek, albo dużo czwórek i one będą odczuwalne w życiu i to jest czasami tak właśnie, że ktoś na przykład jest w dacie urodzenia, powiedzmy, że ma takie łagodne, ciepłe liczby, powiedzmy dwójkę z trójką, tak? Ale jeśli w portrecie, w potencjale będzie miał dużo czwórek, to ta osoba pomimo tej towarzyskości i łagodności będzie na przykład bardzo pracowita, bardzo taka konkretna, bardzo taka mocno osadzona w realnym życiu, że to może kogoś zaskakiwać i ktoś mówi, no ale dwójka, ty powinnaś fruwać trochę w obłokach, a ty tutaj taka konkretna jesteś. No właśnie tak wpływają te liczby potencjału. Dlatego też my tutaj nawet nie próbujemy robić wam tych portretów, tylko pokazujemy samo działanie liczb, ponieważ tak jak mówiłam, te liczby pojawiają się w różnym miejscu w naszym życiu i my czasami możemy sobie wybierać te liczby, tak? Więc jeśli wybieramy, to wybierajmy takie, które będą nam dawały to, czego w danym momencie na przykład najbardziej potrzebujemy. Jeśli potrzebujemy radości, to trójkę, tak? Jeśli potrzebujemy pracowitości, uziemienia, to czwórkę. Jeśli potrzebujemy wewnętrznej siły, takiej naprawdę potężnej, to ósemkę. Jeśli potrzebujemy poczucia wartości, to jedynkę i tak dalej. Jakie są dokładne liczby, czego dotyczą, bo tam jest jeszcze liczba duszy, nie? Przez samogłosy czy coś. Wszystko macie na stronie u Bogusi w wydziale numerologia. Tam możecie sobie samodzielnie obliczyć ze swoich imion, jak to jest liczba duszy, liczba... Jest liczba duszy, liczba ekspresji i liczba celu życiowego, tak? Tworzy to taką charakterystyczną triadę, która też bardzo mocno nas zabarwia i która też jakby pomaga nam funkcjonować w naszej rzeczywistości, w relacjach na przykład z innymi, w twórczości, w tym jak wyprowadzamy energię na zewnątrz. Takie liczby też właśnie to pokazują. I na ich podstawie się robi zmianę, nie? Jasne, jak najbardziej tak. Właśnie ta triada jest taką specyficzną bramą, przez którą wyprowadzamy energię na zewnątrz. Czasami jest tak, że człowiek jest wewnętrznie po prostu niesamowicie twórczy, nosi w sobie ogromne bogactwo, ogromne zdolności, a pomimo tego wszystko gdzieś tam leży w szufladzie i ten człowiek nie osiąga sukcesu i w ogóle w życiu mu się nie wiedzie i relacje są takie byle jakie. Bo ta brama jest zamknięta przez takie wibracje, które nie są odpowiednie dla tego człowieka. I kiedy my stworzymy właśnie, zrobimy tą zmianę, dopasujemy te wibracje w taki sposób, żeby one otworzyły tę osobę, to nagle okazuje się, że człowiek wyprowadza na zewnątrz energię i nagle zaczyna malować, pisać powieści albo cokolwiek innego publikować, no realizować się w jakimś tam dowolnym zawodzie i zaczyna odnosić sukcesy, tak? Oczywiście w związkach, w relacjach, po prostu życie się zmienia, bo nagle brama się otworzyła i energia wyszła na zewnątrz. To tak czyli generalnie, jak na przykład ktoś prowadzi biznes, gdzie ma stały kontakt telefoniczny z klientami, to może wybrać sobie numer telefonu, żeby ta wibracja wspierała.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Jakie liczby wtedy by pasowały? Tak, to zależy, co dokładnie, co się przez ten telefon robi. Bo jeśli dla nas najważniejsza jest jakby dobra komunikacja tylko, żeby z ludźmi rozmawiać, to trójka, bo to jest komunikacja, ale to jest liczba towarzyska. Więc jeśli chcemy zarabiać pieniądze, to sugerowałabym tutaj czwórkę, ponieważ czwórka przyniesie pieniądze, to jest konkret, to jest praca, materia. Natomiast jeśli chcemy uzdrawiać innych ludzi, czyli nie wiem, prowadzimy konsultacje telefoniczne, żeby ludziom pomagać, no na przykład psychologicznie, tak? To wtedy dziewiątka, ponieważ dziewiątka otwiera drugiego człowieka na nasze propozycje terapeutyczne. O, tak to mniej więcej można określić. A jak się teraz do tego mają te liczby mistrzowskie? Dlaczego one są akurat wyróżnione? Liczby mistrzowskie są taką wibracją na miarę naszych czasów, ponieważ one mocno wiążą się z rozwojem duchowym, z tym wzrastaniem wibracji Ziemi i oczywiście nas też. No nieprzypadkowo poruszamy tutaj na przykład dzisiaj takie tematy, ponieważ coraz więcej ludzi interesuje się tym, jak podnosić swoje wibracje, jak podnosić swoją energię. Liczby mistrzowskie, które nosimy w portretach, są takim dodatkowym doładowaniem. To są takie niesamowite energie, które prowadzą nas najlepszą ścieżką rozwoju. One tutaj dzielą się jakby na takie dwie grupy. 11 i 33 to są liczby bardziej psychologiczne, 22 i 44 to liczby związane z materią. To mistrzostwo polega na tym, że ludzie, którzy na przykład w dacie mają te liczby, 11, 22, 33, 44, to ludzie, którzy są prawdopodobnie starymi duszami i to są ludzie, którzy pamiętają tak naprawdę to wszystko, co jest związane z rozwojem, z kochaniem siebie, z prowadzeniem innych, z pomaganiem ludziom, z rozwijaniem się duchowym. Oni sobie tylko przypominają. I od razu dodam, że nie tylko liczby mistrzowskie, ponieważ siódemki, dziewiątki również są starymi duszami, również są duchowymi nauczycielami, więc to nie jest tylko absolutnie zarezerwowane dla liczb mistrzowskich. Natomiast liczby mistrzowskie jakby mają tutaj za zadanie właśnie tym się zajmować. Czyli ktoś inny, kto jest inną liczbą i powiedzmy, że też jest starą duszą, ale akurat przyszedł tutaj z inną wibracją, on ma za zadanie zajmować się tym, co ta wibracja reprezentuje. Jeśli na przykład jest to czwórka, tak, to może to być osoba, która ma po prostu pracować w materii i ma uczyć czegoś, co jest związane ze zdrowiem, z materią, z pieniędzmi, z czymś takim bardzo mocno osadzonym w realiach codziennego życia. Natomiast jeśli ktoś ma mocno wyeksponowaną liczbę mistrzowską, to tak jakby dostał z góry taką misję, oczywiście cudzysłów tutaj sobie postawcie, taką misję, że ma dokładać wszelkich starań, żeby zmienić ten świat na lepszy. Czyli nie do końca można się zajmować tym, żeby na przykład gromadzić sobie pieniążki, jeździć na fajne wycieczki i zajmować się tylko tym, co dobre dla nas, ponieważ ta misja w pewien sposób wymusza na liczbach mistrzowskich troszczenie się o innych. I gdybym miała tak podsumować liczby mistrzowskie, to są przewodnicy, którzy mają za zadanie tu na Ziemi opiekować się innymi liczbami, prowadzić te inne liczby, troszczyć się o te inne liczby i pod żadnym pozorem nie wolno im tych innych ludzi, tych innych liczb w żaden sposób zawieść, porzucić, zostawić gdzieś tam, tak. I my w tym momencie mówimy o tej liczbie urodzeniowej, obliczonej z całej daty, nie? Tak, ale też o tej liczbie, która pojawia się w dniu urodzenia. Czyli jeśli ktoś urodził się 11 czy 22, to też jak najbardziej. Bo tutaj Artur właśnie zadaje pytanie, a 3/11 chodzi o 3 listopada. A powiedzmy w takim bądź razie, bo powiedziałaś, że na dzień mamy zwrócić uwagę. Czy miesiąc też jakoś wpływa? Miesiąc niekoniecznie, on oczywiście odgrywa swoją rolę w portrecie i może się pojawić coś takiego, kiedy robimy na przykład, liczymy tak zwany kryształ życia i wtedy ta liczba miesiąca urodzenia jakby tworzy coś nowego, tworzy na przykład coś takiego, co nazywamy takim progiem życia, takim wejściem w pierwszy życiowy etap. Ta pierwsza liczba
w której przynosimy z poprzednich wcieleń jakąś tam pamięć, jakąś tam lekcję, właśnie jest wyliczana między innymi z miesiąca urodzenia. Także każda liczba odgrywa rolę, natomiast tutaj, kiedy mówimy o tym, co najmocniej nas zabarwia i co jest widoczne na zewnątrz, to liczba z całej daty i ta liczba tego dnia, którego przyszliśmy na świat. I roku, ten cykl, tak? Czy to tylko na dany rok? Nie, rok jest czymś takim związanym z przemijaniem tu i teraz, ponieważ wiadomo, że co roku ta liczba się zmienia, więc ona nam towarzyszy jako tło wydarzeń w danym okresie. Czyli natomiast to na czym mamy się skupić. Tak, dokładnie tak. A jak to masz, jak to się wiąże z tym naszym właśnie rokiem osobistym? Bo czasami jest tak, że wiesz, że one są zupełnie różne i nie wiesz w jaką, w którą stronę, tak? Wiemy, to jest, jeśli trzymamy się oczywiście tutaj tego systemu liczenia, bo też chcę wam powiedzieć, że są różne systemy numerologiczne na świecie. Możecie w sieci, w różnych podręcznikach wpaść na zupełnie inne wyliczenia. Nie przejmujcie się tym zupełnie, po prostu przyjmijcie, że różni numerolodzy mają różne tak metody pracy, wszystkie są dobre, można sobie wybrać to, co się czuje najlepiej. Natomiast w tym systemie, o którym my tutaj mówimy, rok osobisty zmienia się zawsze we wrześniu, w drugim nowiu we wrześniu. No tam czasami jest tylko jeden nów, ale jeśli są dwa, to będzie to ten drugi nów. I wtedy zaczyna się nowy rok numerologiczny. Okres od września do końca roku jest takim buforem, kiedy jeszcze te dwie wibracje troszkę się na siebie nakładają. Natomiast już później, jak wiadomo, jak zaczyna się nowy rok kalendarzowy, to już towarzyszy nam tylko ta nowa wibracja. I ona będzie nam znowu towarzyszyła do września, tak, i troszeczkę jeszcze zabarwiała ten okres pod koniec roku. Natomiast są to wibracje, które nam w danym okresie, czyli przez całe 12 miesięcy towarzyszą i one naprawdę są odczuwalne. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że tło wszystkich wydarzeń jakby bardzo mocno zabarwiają te liczby. Tu jeszcze będziemy oczywiście później mówić, bo będziecie sobie pewnie liczyć jeszcze też ten własny cykl, ja wam później powiem, na co warto zwrócić uwagę w latach osobistych, bo czasem niektóre wibracje na przykład nie sprzyjają rozpoczynaniu rzeczy nowych. I jakby tutaj praktyka numerologiczna potwierdza, że związki zawarte w latach osobistych o określonej wibracji no nie wychodzą zupełnie. Podobnie jak jakaś tam praca podjęta w tym czasie. Są takie wibracje, które nam nie służą, które jakby tylko pokazują doświadczaj, ale z tego nic nie będzie. Warto na to zwrócić uwagę też. Okej, to teraz jak już większość osób wie, bo obliczyła swój rok numerologiczny, swój rok urodzeniowy numerologiczny. Mm-hmm. Ja wam tutaj pokazuję, teraz jest trójka naszego roku 2019, mm-hmm. i każdy z was do tej trójki dolicza swoją liczbę urodzeniową, mm-hmm. i wtedy otrzymujemy cykl, tak, w danym roku, i zaraz Bogusia będzie po kolei mówiła, co warto, a czego nie warto robić. Tak. Czyli jak ja jestem trójką, urodzeniową trójką, dodaję trójkę i w tym roku mam zwrócić uwagę na to, co kryje się za szóstką. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Lata osobiste, tak chyba będzie dla was czytelniej. Oczywiście słowo określenie cykli jest jak najbardziej właściwe, ale tak jak wspominałam, różni numerolodzy używają różnych określeń, żeby to się wam nie myliło. Rok osobisty, czyli taki rok, który sobie wyliczycie, dodając liczbę danego roku kalendarzowego do swojej liczby urodzenia. Rok osobisty bardzo mocno zabarwia akurat was, tak? Czyli wasze doświadczenia. I tutaj jedynka jest takim pięknym okresem, rok osobisty o wibracji 1. Jest pięknym okresem, ponieważ wtedy możecie zaczynać nowe rzeczy. Praca podjęta w tym okresie, projekty podjęte w tym okresie, związki, które się rozpoczynają, małżeństwa, które są zawarte w tym roku. To wszystko dostaje taki niesamowity ładunek wibracyjny, który wspiera
w rozwoju, wspiera w trwałości tego wszystkiego i to bardzo wyraźnie czuje się to poparcie numerologiczne. Po prostu jest nam łatwiej. Jest nam łatwiej rozwijać, kontynuować, pracować z tym, co zaczęliśmy w roku o wibracji 1. To jest generalnie rok, który odbieramy jako taki pomyślny. Czasami oczywiście jakieś indywidualne lekcje duszy powodują, że my w roku osobistym o wibracji 1 możemy mieć jakieś trudne doświadczenia, wiadomo, to też od tego nie uciekniemy, ale pomimo tego, jeśli spojrzymy później z perspektywy czasu, to widzimy, że to doświadczenie rozpoczyna jakby cały taki cykl, który ewidentnie jest dla nas pozytywny, czyli tak czy owak zawsze jedynka jest takim doładowaniem niesamowitym entuzjazmu, energii, zapału i daje nam bardzo dużo siły na kolejne lata. Dwójka jest takim okresem troszkę, powiedziałabym, wyciszenia. Numerolodzy nawet mówią, no to taki urlop, to teraz nie zaczynaj nic nowego, tylko odpoczywaj. No, w dwójce kontynuujemy to, co zaczęliśmy w jedynce, bądź rozglądamy się, przyglądamy się swoim emocjom. Można się spotykać z ludźmi, tak? Można jakby przyglądać się też swoim rozmaitym emocjom, które się pojawiają. To jest też taki rok, kiedy patrzymy na ludzi wokół nas, przyglądamy się tym ludziom, przyglądamy się swoim przyjaźniom, spotykamy się z bliskimi, poświęcamy im trochę uwagi, ponieważ to jest rok, który jakby uczy nas przeglądania się w oczach drugiego człowieka. Pokazuje, że druga osoba jest ważna, że my cały czas uczymy się poprzez relacje z innymi. Trójka jest znowu takim rokiem niesłychanie pozytywnym, szczęśliwym. W trójce zawsze dużo się dzieje rzeczy takich bardzo przyjemnych, bo jest to rok szczęśliwy. Ale jest to też rok niespodzianek, radości, czasem podróży, zabawy. To jest rok bardzo dobry dla związków. W trójce warto wchodzić w związki, tak? Jeśli ktoś jest samotny, w trójce warto chodzić na randki, flirtować, poznawać nowe osoby. Ludzie, których poznamy w trójce i zakochamy się w nich w trójce, bardzo często towarzyszą nam później przez dłuższy czas, no to są właśnie takie wibracje, które pomagają związkom. Warto zwrócić też uwagę na zainteresowania artystyczne, ponieważ trójka bardzo wspiera twórczość, czyli wena w trójce powinna nam też fantastycznie towarzyszyć. Czwórka to taki rok pracy i wysiłku. Ja przyznam się szczerze, nie przepadam za rokiem osobistym numer 4, ale to jest moje bardzo indywidualne, przyznaję się, ponieważ czwórka niesie mi zawsze bardzo dużo pracy. Ona jakby zmusza mnie do tego, żebym właśnie odłożyła wszystkie swoje artystyczne zainteresowania, którymi cieszyłam się w trójce i mówi teraz usiądź, zawijaj rękawy i pracuj. Oczywiście dla osób, które w ogóle lubią pracę, to jest fenomenalny rok, ponieważ czwórka przynosi okazję zarobienia pieniędzy, przynosi nowe propozycje w pracy. Czwórka może przynieść w ogóle jakąś nową pracę dla tych osób, które nie są zadowolone z tego, czym się do tej pory zajmują. Więc możliwości finansowe, możliwości zmiany pracy, możliwości awansu, to wszystko w czwórce jest jak najbardziej okej. Natomiast jedna rzecz, w samej czwórce, w roku osobistym numer 4, starajmy się nie dokonywać takich ważnych zmian w naszym życiu, ponieważ czwórka jest takim okresem stabilności, czyli ona wymaga od nas, żebyśmy osadzili się w tym, co jest. Piątka to czas na zmiany i w roku osobistym numer 5 my możemy ryzykować, zmieniać, przeprowadzać się, podróżować, poszukiwać nowych rozwiązań. To jest rok bardzo dobry na naukę. W piątce warto podejmować różne kursy, warto podejmować szkolenia, można rozpoczynać studia i wiele innych oczywiście rzeczy związanych z taką aktywnością umysłową. Piątka jest bardzo dynamiczna. W piątce dzieje się tak dużo, że czasami dni są po prostu dla nas za krótkie. I ja osobiście odbieram piątkę właśnie w taki sposób, że
nie mam czasu na sen, bo ciągle coś się dzieje, ciągle coś się pojawia. To są oczywiście pozytywne rzeczy u mnie, więc ja jakby nie mam powodu do narzekania, natomiast czasami mam ochotę powiedzieć, no już dość, chciałabym po prostu usiąść i odpocząć, tak, bo tyle się dzieje. Ale też dzięki temu można łapać fantastyczne okazje. W piątce warto się przeprowadzać, jeśli ktoś na przykład planuje, buduje sobie dom, czy planuje zakup mieszkania, to właśnie piątka jest tym momentem, kiedy warto ostatecznie przeprowadzić się do tego nowego domu, czy nowego mieszkania. W piątce niektórzy mogą odczuwać napięcie, tak? To jest też zależne od naszych indywidualnych wibracji w portrecie. Natomiast ludzie, którzy nie do końca dogadują się z piątką, z tą wibracją, oni w tym okresie mogą czuć się właśnie bardzo zmęczeni, mogą się kłócić z innymi, mogą czuć rozdrażnienie, mogą wchodzić w spory, właśnie dlatego, że piątka cały czas wewnątrz buzuje jak wulkan. I tutaj trzeba mieć w sobie jakby dużo takiej cierpliwości albo znać takie metody, których Grażynka uczy cały czas, żeby nad tymi emocjami panować, tak? Żeby umieć wziąć głęboki oddech i powiedzieć, jestem, tak, kwiatem lotosu i sobie poradzę. Rok osobisty numer 6, miłość, miłość i rodzina. Z jednej strony jest to rok bardzo dobry właśnie dla spraw uczuciowych, dla związków, nie tylko dla ślubu, ale w ogóle dla takiej większej dbałości, większej uważności na partnera i na to, co się w naszym związku dzieje. To jest rok, kiedy też możemy poznawać nowe osoby, możemy chodzić na randki, ale dla osób, które na przykład są w stałych związkach, które mają rodzinę, to jest rok, który wymaga skupienia się na rodzinie. I tutaj tej rodzinie warto poświęcić trochę czasu. Bywa i tak, że jakby odgórnie wszechświat nas do tego zmusza, ponieważ zauważyłam, że wiele osób w szóstym roku osobistym jest zmuszanych na przykład do opieki nad osobami chorymi, nad kimś oczywiście z rodziny, kto po prostu jest obłożnie chory i trzeba poświęcić mu więcej uwagi i spędza się więcej czasu no właśnie przy łóżku tej osoby. Więc szóstka, tak pełna miłości i tutaj jakby kierująca nas w stronę rozmaitych romansów, ona też potrafi nas właśnie w taki sposób zatrzymać. Szóstka jest rokiem, który trochę w ogóle rozleniwia wszystkich poza artystami, ponieważ szóstka, pamiętajcie, to też zdolności artystyczne, talenty, twórczość. Jak się przyjrzycie na przykład, jeśli wydawaliście książki albo publikowaliście obrazy, zwróćcie uwagę, że większość z nich mogła ukazać się właśnie w szóstym roku osobistym, ponieważ ten rok akurat temu też sprzyja, czyli rozwój artystyczny jak najbardziej. Siódemka, pomimo że jest takim rokiem duchowym i jest takim rokiem osobistym, który skłania nas do medytacji, do wyciszenia, do takiego jak gdyby wglądu do wnętrza, ta siódemka jest bardzo dobrym rokiem dla pracy, czyli w pracy zawodowej, tej, która daje nam materię, daje nam finanse, też możemy coś nowego w siódemce właśnie odkryć. My w siódemce też możemy zarabiać dobre pieniądze, możemy osiągać sukcesy. Generalnie jest to rok najlepszy oczywiście dla nauki, dla rozwoju, dla medytacji, tak, dla takich tematów duchowych. Natomiast w życiu osobistym ona wymaga troszkę wyciszenia. To nie oznacza, że my się tam zaraz musimy z kimś rozstawać czy rozwodzić, natomiast siódemka ma taką złą prasę. Bardzo często będziecie spotykać w różnych opisach lat osobistych czy cykli, że właśnie w siódmym roku osobistym to my się rozstajemy, rozwodzimy, jesteśmy porzucani. To oczywiście się czasem zdarza, jeśli akurat skumulują się pewne nasze trudne doświadczenia czy emocje. Natomiast, no wiadomo, zawsze to są doświadczenia naszej duszy, więc siódemka nie musi wcale takich doświadczeń nieść. Ósemka. Ósemka jest nazywana rokiem zbiorów, rokiem żniw. Jest to rok szczególnie ważny dla finansów. Jeśli inwestowaliśmy pozytywnie przez wszystkie wcześniejsze lata,
to w tym czasie, jak to się ładnie mówi, odcinamy kupony, zbieramy profity. To jest dobry czas na obracanie pieniędzmi, na inwestowanie, na jakby zajmowanie się intensywne rozwijaniem swojego biznesu. Ósemka jest też rokiem, w którym warto zwrócić uwagę na zdrowie. Jeśli jesteśmy zdrowi, tak, to okej, to zajmujemy się pieniędzmi. Natomiast jeśli coś tam nie do końca jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, warto zrobić badania, warto tutaj poświęcić trochę czasu tak, na to, żeby to uzdrowić. Ósemka jest liczbą transformacji. Z jednej strony to oczywiście mogą być jakieś zabiegi, po prostu tak, medyczne. Natomiast proszę pamiętajcie, że ósemka bardzo wspiera pracę z energią, a więc w roku osobistym o wibracji 8 my możemy fantastycznie rozwinąć swoje zdolności energetycznego uzdrawiania, czy uzdrawiania oczywiście z jakąkolwiek inną metodą, taką, która jakby czerpie z naszego wnętrza. Tu transformacja wszystkiego, tak. Ósemka to władza nad materią, a nasze ciało przecież utkane jest z materii. Jeśli odpowiednio rozwiniemy to swoje wnętrze, swoje wewnętrzne siły, to my możemy wpływać na materię. Proszę, pamiętajcie o tym. Jako ciekawostkę chcę wam powiedzieć jeszcze, że właśnie ósemka symbolizuje oświecenie. Ósemka, nie siódemka. I dziewiątka. Dziewiąty rok osobisty jest takim rokiem chyba najciekawszym, być może dla was też najważniejsze, żeby zwrócić uwagę na to, żeby nie rozpoczynać niczego nowego. I tutaj doświadczenie jakby jest takie niezaprzeczalne. To, co rozpoczynamy w dziewiątym roku osobistym, jakoś się nie rozwija, nawet wtedy, kiedy nie ma takich przeszkód zewnętrznych. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy moja znajoma w dziewiątym roku osobistym otworzyła firmę. I firma fantastycznie by prosperowała, gdyby nie to, że ona okazało się już po 2 miesiącach, że ona jest w ciąży. Dla niej to fantastyczna wiadomość, dla męża też, więc ona się bardzo cieszyła, ale niestety firmę musiała zamknąć, bo zajmowała się akurat takimi rzeczami, które nie służyły tak kobiecie w ciąży. W związku z tym dziewiątka w taki czy inny sposób potrafi zamknąć to, co w niej próbowaliśmy otworzyć czy rozpocząć. Innymi słowy, jeśli chcecie rozpocząć nowy projekt, rozpocząć nową pracę, rozpocząć nowy związek, poczekajcie do jedynki, tak? Trzeba przeczekać. Dziewiątka jest takim czasem testowania nas i najładniej dziewiątkę odzwierciedla taka karta albo takie powiedzenie: fortuna kołem się toczy, ponieważ w dziewiątce my jesteśmy raz na górze, raz na dole. Niektórzy w ogóle nie lubią dziewiątki, bo się jej boją, a jak się boją, to wiadomo, że coś tam przyciągają. Natomiast pamiętajcie, że w dziewiątce możecie odnosić mnóstwo fantastycznych sukcesów. Tylko po każdym sukcesie też przychodzi taki dołek energetyczny, tak? Czyli pojawia się też oczyszczanie jakichś wzorców, które nie do końca są pozytywne. Czyli raz na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. To jest dziewiąty rok osobisty. Ale powtórzę raz jeszcze, sukcesy też być mogą i to może być całkiem fajny rok. I jeszcze jedna rzecz. W dziewiątce kursy, szkolenia, działalność o charakterze duchowym, tak, jak najbardziej, wszystko, co związane z duchowością. I oprócz tego możecie kontynuować to, co zaczęliście wcześniej. To jakby w ogóle nie przeszkadza. Czyli jeśli my coś robimy, czymś się zajmujemy, wykonujemy jakieś projekty, czy stale robimy jakieś określone szkolenia, to czy w dwójce, czy w dziewiątce my kontynuujemy to, co robiliśmy. My tutaj, to nie jest dosłownie urlop, że my siadamy i niczego nie robimy. Nie, chodzi o to, żeby nie rozpoczynać rzeczy nowych. Natomiast można podokańczać rzeczy, które zostały rozpoczęte wcześniej. I tutaj jakby też podpowiadam wam taki temat, szczególnie dla tych osób, które mają z tym problem. Temat niedokończonych cykli energetycznych. Jeśli macie coś takiego, że zaczynacie robić pewne rzeczy i nie doprowadzacie ich do końca. Wyobraźcie sobie na przykład, że mieliście taki pomysł, że napiszecie książkę. Napisaliście, nie wiem, 5 rozdziałów, może 6. Książka leży na dysku. Leży rok, leży drugi. I tak od czasu do czasu
mam książkę, zacząłem, może bym dokończyła tą książkę. To właśnie dziewiątka jest takim fantastycznym okresem, dziewiąty rok osobisty, kiedy można podomykać te wszystkie cykle, które nie zostały zamknięte. Bogusiu, tutaj Dalia pyta o to, jeżeli rozpoczęło się działalność o charakterze duchowym w dziewiątym roku cyklu. Nie gwarantuję, ponieważ właśnie ten przykład, który podałam, to była też działalność duchowa jak najbardziej, ale nie przesądzałabym i nie chcę tutaj też jakby mówić Wam, że te liczby jakby są takim przeznaczeniem, że jeśli coś jest pod taką wibracją, to z całą pewnością się nie uda. Nie, traktujcie wibracje liczb jako takie dodatkowe doładowanie. Jako coś, co Wam dodaje energii. Gdybyśmy byli zdani, słuchajcie, tylko na to, co jest z zewnątrz, na przykład na kolory, na liczby, tak, czy na kryształy, które przecież tak tutaj też kochamy, korzystamy z nich, gdyby to one przesądzały o naszym życiu, to jaki sens miałoby w ogóle nasze myślenie, prawda? W związku z tym pamiętajcie, że to jest tylko doładowanie, to jest coś, co Wam pomaga. Czyli na przykład osoba, która świadomie otwiera działalność i dobiera u numerologa datę otwarcia tej działalności. Dobranie tej daty, czyli dobranie odpowiedniej wibracji pomaga. Pomaga tej firmie. Czyli w momencie, kiedy właścicielowi firmy spada energia, kiedy on czuje się gorzej, to ta wibracja go niesie. To jest coś, co wspiera, a nie coś, co przesądza. Oznacza to, że istnieje na świecie pewnie wiele firm, które były otwarte w niekoniecznie korzystnej dacie i one działają jakoś tam, tak? Funkcjonują i przynoszą nawet pieniądze. Więc proszę, żebyście tak też nie traktowali tego bardzo ostatecznie, bo to nie można w ten sposób. A poza tym, jeżeli, tak jak ja na przykład, jestem nastawiona tylko na pozytywne cechy danych liczb, ja w ogóle nie czytam o tym, co znaczą, czy są, bo każda liczba ma pozytywy i negatywy, powiedzmy, tak? Ja jestem skupiona tylko na pozytywach i ja jakby nie odbieram i nie przypisuję, jeżeli coś się dzieje, tak, niekorzystnego dla mnie, że to jest wina, bo akurat jest taki dzień, albo akurat jestem w takim roku. Trzymam się tego, że jest coś pozytywnie i ma się coś fajnego zadziać. I w tym momencie też już się programujecie na to, co pozytywne ma się zadziać, prawda? Dokładnie. Najwięcej mocy, pamiętajcie, macie w sobie i to jest podstawa. O, tutaj Bożenka się pyta, czy jedynka będzie mieć dobre relacje z czwórką? To zależy, co jedynka ma jeszcze w portrecie i co czwórka ma jeszcze w portrecie, bo wiadomo, że my tworzymy relacje poprzez różne liczby, między innymi poprzez te, o których tutaj mówiłyśmy, te trzy podstawowe liczby duszy, liczba ekspresji, liczba celu. One tworzą taką bramę, poprzez którą my wyprowadzamy energię do działania, ale też tworzymy relacje. Czyli tak naprawdę, żeby tworzyć dobre relacje z drugim człowiekiem, to my musimy mieć te trójki i dziewiątki w odpowiednim miejscu i wtedy jedynka z czwórką też się dogada, tak? Czyli najlepiej pomajstrować w liczbach, żeby wszystko było dobrze. Na pewno. A jak w trójce zaczynamy karierę zawodową? Bo też chyba zależy od tego, jaką karierę, prawda? Tak, tak. Ja myślę, że to zależy od tego też, czym się zajmujemy, bo trójka jest takim rokiem dużej pomyślności i takich udanych przedsięwzięć, ale generalnie trójka patronuje zabawie, lekkości. I ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że jeśli ja w trójce otworzę na przykład szkołę tańca, tak, albo właśnie coś, co zajmuje się, nie wiem, radością, śmiechem, może przedszkole, tak, bo to też małe dzieci, to w tym momencie ta trójka, wibracja trójki niesie to, tak, wspiera to bardzo mocno. Natomiast jeśli ja otworzę, nie wiem, jakąś firmę, która zajmuje się wyłącznie pieniędzmi, czy wyłącznie materią, to też nie wiadomo, jak ta trójka będzie wspierać, czy ona będzie to wspierać, bo tam bardziej przydałaby się wtedy czwórka, a nie trójka. No oczywiście, że ta czwórka może być na przykład w nazwie, bo tu mamy dużo możliwości, pamiętajcie. Oprócz roku osobistego, o którym my tutaj mówimy, mamy jeszcze na przykład nazwę firmy, która ma określoną wibrację. Potem mamy jeszcze datę otwarcia tej firmy, która też ma określoną wibrację. I te wszystkie liczby będą dawały swoją energię, na przykład po to, żeby wspierać działanie tej firmy.
Zobacz, co tu Małgosia napisała. A, relacja Mocne. Dwóch czwórek powstałych z dwóch dwudziestek dwójek. Mega, mega układ, oczywiście potężny, natomiast mi się tutaj podoba to, że tu są liczby, które są bardzo spójne, jeśli chodzi o podejście do życia. Bo dwie czwórki czy dwie dwudziestki dwójki to ludzie, dla których ważna jest materia, to ludzie pracowici, to ludzie konkretni. I to im tutaj pomaga w związku, dlatego że czwórka archetypowo będzie się kłóciła z trójką, która na przykład jest leniwa, czy z szóstką. Szóstki, trójki potrafią być leniwe. I czwórka. Przepraszam, ja nie jestem leniwa. No ale. Ty masz czwórki też, wiesz o tym. No, to jakby pokazuje, że na nas wpływa bardzo dużo tych wibracji. Natomiast to, co ważne, dwie czwórki, one są spójne bardzo w patrzeniu na świat. Tak jak dwie trójki będą spójne w patrzeniu na świat, chociaż mają zupełnie inny ogląd tego świata niż czwórki. Ten potencjał wynikający z mistrzowskich dwudziestek dwójek, natomiast w moim odczuciu powinien być gwarantem udanego związku. A wiecie dlaczego? Bo dojrzała liczba mistrzowska to człowiek, który rozumie, po co przyszedł tutaj na ziemię. To człowiek, który rozumie, kim jest ta druga osoba, w której oczach się przegląda. Więc to nie jest osoba, która rywalizuje, kłóci się, wbija szpilki, która chce udowodnić, moje jest najmojsze, a moja racja jest najważniejsza. I prawdziwe mistrzostwo, bo liczby mistrzowskie to jest mistrzostwo duchowe, polega właśnie na tym, że my rozumiemy, na czym polega życie na ziemi, na czym polegają te wszystkie sytuacje, trudne sytuacje, które nas w życiu spotykają. Więc nie wyżywa się za to na innych. Dlatego uważam, że kiedy spotykają się dwie liczby mistrzowskie, to należałoby właśnie oczekiwać wręcz, że to będzie mądry, inspirujący związek dwóch silnych. A Bogusiu, właśnie mi teraz przyszedł takie pytanie, bo w tych naszych liczbach, rokach osobistych, tak, mamy 22, 11, a w cyklach już tego nie ma. Nie, dlatego że tam upraszczamy. Upraszczamy zresztą tutaj, jeśli chodzi o lata osobiste, to tak naprawdę no, jest dwa, jest no, no, po prostu tu są tylko te podstawowe wibracje, bo one, lata osobiste jakby nie pokazują tego potencjału, który jest potencjałem tylko człowieka. Zwróćcie uwagę, że kiedy mówimy o liczbach mistrzowskich, to uwzględniamy tutaj pojęcie starej duszy, uwzględniamy tutaj tą dojrzałość, która jest przyniesiona przez wiele karmicznych doświadczeń. Nie dotykają tego lata osobiste, ale zobaczcie, nie dotyka tego też na przykład nazwa firmy. My w nazwie firmy oczywiście możemy mieć mistrzowską jedenastkę, ale tak naprawdę my tego nie traktujemy tak, jak traktujemy człowieka, który jest starą duszą. To są po prostu różne jakości. Więc w wielu obszarach, pamiętajcie, będą funkcjonowały tylko liczby podstawowe, tak, od 1 do 9. Bogusiu, bo tu jeszcze osoby pytają, jak wygląda z tym początkiem roku numerologicznego, żeby to jeszcze raz wyjaśnić. Ja wiem, że z tym zawsze jest problem, bo to jest, jestem jeszcze w starym roku, prawda? A już jest kolejny rok numerologiczny. Tak, chodzi o ten okres taki przejściowy. Tak, jeśli we wrześniu, właśnie to jest bardzo dobry przykład tutaj podany. Jeśli ktoś jest teraz w roku osobistym 9 i we wrześniu 2019 zaczyna się rok osobisty 1. Od września, czy powiedzmy sobie prościej od października, taka osoba może już rozpoczynać nowe rzeczy. Czyli ta jedynka już działa. Ta jedynka już w tym buforze działa i dziewiątka tutaj nie zablokuje. I to jest właśnie takie bardzo charakterystyczne. Wpływy dziewiątki my możemy delikatnie odczuwać do grudnia, ale to już jest taka odchodząca wibracja, więc dominująca będzie ta, która przychodzi jako nowa. To ten przykład. Oj, wyrzuciło Bogusia.
Ewo, o energii imion mówiłyśmy wcześniej już z Bogusią. Właśnie tutaj rzucam pytanie Ewy. Ona pyta, co z energią imion? My już wcześniej mówiłyśmy o tym, prawda? Tak, o tym, że to są dodatkowe wibracje, które się oblicza i do zmiany numerologicznej można je zastosować. Tak, Ewa miała robioną zmianę numerologiczną. Tak, Ewa zna numerologię. Także chyba podpowiada nam tutaj, o czym jeszcze można powiedzieć. Natomiast wspominaliśmy, że tak naprawdę w numerologii liczymy wszystko. Tak? Tam jest bardzo dużo tych danych, z których my możemy wyciągać konkretne informacje. Jest dużo wyznaczników, które nam pokazują określone jakości i one tam dopasowują się między sobą, bo wiadomo, że dwójka z trójką, która ma gdzieś tam czwórki, będzie inaczej funkcjonowała niż dwójka z trójką, która ma tam więcej szóstek niż czwórek. Czwórek może nie mieć wcale, więc to za każdym razem jest inaczej. No to już jest kwestia indywidualnego portretu numerologicznego, tak? Natomiast same pojedyncze imiona oczywiście my też możemy sobie liczyć i to wykorzystujemy na przykład, słuchajcie, przy podpisach. Ponieważ nasze podpisy, te, które składamy oficjalne, czy jakieś tam nieoficjalne, które gdzieś umieszczamy, one też niosą wibracje i to niosą taką wibrację, która w określony sposób nam pomaga. Więc na to też warto zwrócić uwagę i warto sobie dobrać dobry, odpowiedni dla siebie podpis. Małgosia mówi, że znikłam, ale mam nadzieję, że już jestem z powrotem. Dajcie proszę znać, czy jestem. Czy nas słychać, czy nas widać? Tak, myślę, czy nas słychać? Bo ja tutaj widzę, że jesteśmy. Tak. My siebie widzimy, natomiast nie wiemy, czy my jesteśmy też widoczne. Dokładnie. Ale tutaj Małgosia też jeszcze podkreśliła, że co jeszcze ciekawego odkryła, że założyła swoją działalność 22 lutego 2016, czyli w swoim roku osobistym czwórce. Tak, tak. Czwórka jest bardzo dobra właśnie do wszelkich działań związanych z pracą, z zarabianiem pieniędzy, z rozwijaniem biznesu. 4,22 to takie wibracje, które pięknie wspierają. I ja tu chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo powszechnie krąży taki, to nie jest mit, to jest taka informacja, która trochę jest prawdziwa, że ósemka przynosi pieniądze, bo ona przynosi taki duży biznes. Natomiast słuchajcie, jeśli nie jesteście szefami potężnych korporacji, jeśli na przykład nikt z Was nie jest tutaj szefem, nie wiem, pana Sonika, Sony, tak, czy jakiejś tam innej tego typu firmy, opierajcie się na czwórce, dlatego że czwórka Wam przynosi pieniądze, właśnie tak jak Małgosia powiedziała. 22 jest piękną, mistrzowską liczbą, która jest podniesieniem tej czwórki, podniesieniem tej wibracji do mistrzostwa i czwórka daje Wam dobre dochody, daje taką pomyślność w rozwijaniu przedsiębiorstwa, działalności i tutaj czwórka w zupełności wystarczy, bo czwórka to są Wasze pieniądze, pamiętajcie. Natomiast ósemka to jest taki ciężki, duży biznes i ósemka jest w ogóle wibracją, nie chcę używać słowa niebezpieczną, ale taką ciężką, trudną. Trzeba mieć w sobie, w swoim portrecie dobrze zharmonizowaną ósemkę, żeby sobie poradzić, żeby udźwignąć taką wibrację, jak sobie na przykład wymyślimy i gdzieś tam próbujemy tą ósemkę wpisać. Ta ósemka no jest trudna do realizacji, natomiast czwórka nie. Czwórka jest taką naszą liczbą osobistą, z którą każdy potrafi się dopasować. I tutaj ważne tylko, żeby ta czwórka będzie wymagała od nas pracowitości, odpowiedzialności, solidności, oczywistych rzeczy. Tak? Ale ją można zrównoważyć, żeby się nie przepracować, no, prawda? Tak, oczywiście. Ona powinna w ogóle być w portrecie zrównoważona i tam czwórka z trójką właśnie układają taką równowagę, ponieważ trójka to zabawa, lekkość, poczucie humoru, tak, radość życia, a czwórka to pracowitość. No jak przed chwilą powiedziałeś, że się nie będą zgadzały. Nie, to jest też archetyp, bo zobaczcie, archetypowo czwórka jest pracowita i solidna i bardzo poważna, mówię o archetypie, więc jak ktoś tam ma w dacie czwórkę, to niech zaraz nie myśli, że ja tu konkretnie o człowieku mówię. Archetyp to jest osoba niesłychanie poważna, która mówi najpierw obowiązek, potem przyjemności, pracuj, bo bez pracy nie ma kołaczy.
To jest archetypowa czwórka. A trójka mówi, ja się chcę bawić, życie polega na szczęściu, na radości, chcę tańczyć po łące, tak? I teraz sobie wyobraźcie te dwa archetypy, postawcie koło siebie. Oczywiście sztuka polega na tym, że my mamy w swoim portrecie wszystkie wibracje. Podejrzewam, że większość z was ma zarówno trójki, jak i czwórki. I kiedy idziecie na jakieś spotkanie z przyjaciółmi, to uruchamiacie energię trójki, świetnie się bawicie i macie poczucie humoru i opowiadacie różne żarty. A kiedy wracacie do pracy, uruchamiacie czwórkę i zawijacie rękawy i robicie to, co trzeba. Więc to właśnie na tym to wszystko polega, że my nosimy w sobie wszystkie wibracje. Czyli kiedy ja tutaj opowiadałam po kolei wam o tych liczbach, to przy wszystkich liczbach mówiłam o każdym z was, tak naprawdę. Bo te wszystkie liczby są w was i te wszystkie wibracje są. Czy też prawie, bo są oczywiście takie pojedyncze sytuacje, że my nie mamy jakiejś jednej wibracji. W języku polskim bywa, że nie mamy na przykład szóstki albo nie mamy właśnie czwórek odpowiednio dużo, no ale to są wyjątki. Tu Ewa napisała, kwantowe działania są mniej skomplikowane. Oczywiście. Oczywiście, że tak, Ewa. Dla mnie zawsze ciekawe jest to, że wszystko, co nas otacza, ma swoją wibrację i swoją energię. I my możemy się tym wspierać. Obojętnie co. A jak zaczynasz zauważać, że możecie wspierać i liczba, możecie wspierać kolor, możecie wspierać kamień, możecie wspierać wszystko, co jest dookoła ciebie, to możesz z tego korzystać cały czas, tak? Dokładnie o to chodzi. Ale faktycznie wiedza o numerologii jest potężna i trzeba dużo kombinować, żeby to wyszło tak, jak wyszło. A powiedz mi, Boguś, ile zajmuje takie zrobienie zmiany numerologicznej? Jak robisz ją od samego początku? Naprawdę zależy od przypadku. Zależy od przypadku, bo najpierw trzeba policzyć cały portret, tak? Dopiero jak jest policzony portret, to dopiero można dopasować imiona do zmiany. Jeśli to jest taki dobry, korzystny układ, czyli osoba jest bardzo otwarta na tą zmianę i akurat rzeczywiście układy liczbowe są takie przyjazne, to można to zrobić w ciągu paru godzin. To nie jest... Paru godzin, przy dwóch punktach robimy chwilę, a tu parę godzin. Tylko robimy to... No ja nie chcę powiedzieć, że raz na całe życie, bo teoretycznie oczywiście można raz na całe życie, natomiast czasem raz na kilka lat warto sobie tą zmianę na przykład poprawić, dlatego że my cały czas się rozwijamy, my ewoluujemy, w związku z tym my też, nasze potrzeby też się zmieniają, tak? I możemy nagle odkryć jakieś nowe powołanie i wtedy potrzebujemy nowych wibracji i też możemy kolejną zmianę. Ja miałam 3 razy robione. No przecież. Bo za każdym razem wskakuje inną dziedzinę działania. Tak, ale na pewno nie robimy ich codziennie, tak jak można robić dwupunkt, więc to też ma znaczenie. Dokładnie. Bożenka tutaj pyta, co z godzinami urodzenia? Nie, w numerologii nie zwraca się na to uwagi, czyli nie wlicza się tego do portretu, natomiast każda liczba, która się w naszym życiu pojawia, może być przez nas policzona i zinterpretowana, więc my sobie też możemy, znając godzinę urodzenia, możemy ją sobie policzyć i jakby poszukać odpowiedzi na pytanie, co nam ta godzina przyniosła, bo przynosi tak samo jak imię, jak numer domu, tak, pod którym mieszkamy, przecież to też jest jakaś wibracja. Ze wszystkich stron otaczają nas liczby, zwróćcie uwagę, więc każda coś nam przynosi. Tak, nawet w dzienniku w szkole, nie? No, tam niewielki wybór, od 1 do 6 chyba teraz, tak? Tak. Okej, napiszcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to Bogusia odpowie, bo chciałabym teraz zrobić z wami wibrację, w której zasiejecie w swoim biopolu energię każdej z liczb, czyli te cechy, które kryją się pod tymi liczbami. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to chwilę tutaj z Bogusią poczekamy, aż napiszecie, aż się coś pojawi, a po chwili, jak Bogusia na nie odpowie, to polecimy z medytacją. Taką kończącą dzisiejsze, podsumowujące zabawę z szalonymi liczbami, tak jak dokładnie. Tak, tu widzę jeszcze, tak, czwórka archetyp cesarza,
To jest bardzo takie spójne. W tarocie numerologia odgrywa bardzo ważną rolę i osoby, które na przykład zajmują się tarotem, one widzą wyraźnie, jak te tarotowe, tak, właśnie postacie, archetypy przepięknie współgrają z wibracjami liczb, tak, jak najbardziej, szczególnie duże arkana tutaj przepięknie to pokazują. No, archetyp cesarza, no przecież właśnie, pieniądze, mam wszystko, czego potrzebuję. Jak to mój nauczyciel tarota powiedział, cysosz to ma klawę życie i to wszystko w temacie. I to jest właśnie czwórka, zobaczcie. Anetka, my już kilka razy odpowiadaliśmy, za każdym razem nowy rok numerologiczny jest od września, od drugiego nowiu. Tak, tu piękne pytanie. Liczby, które widzimy, na przykład ostatnio 69, ja przepraszam, ale ja mam jednoznaczne skojarzenie. Dokładnie. Tak, ale to jest też tak, że jeśli pojawiają się jakieś liczby często, to właśnie warto zobaczyć, jakie one mają znaczenie, jaką wibrację niosą, bo powiedzmy, jeśli ktoś cały czas, 6 i 9 to akurat też szóstka i tutaj widziałabym taką właśnie troskę o rodzinę, troskę o kogoś bliskiego, może miłość, może właśnie skupienie na kimś, kto obok nas potrzebuje tej miłości. Tu dalej jeszcze piszę, tylko nie bardzo rozumiem, czy siódemka jest numerologicznie samogłoską, czy spółgłoską, to nie od tej strony. Tak, to już zależy od systemu numerologicznego, z jakim się pracuje, tak. Różnie jest traktowana. W systemie Gladys Lobos litera Y jest zliczana jako spółgłoska, natomiast w systemie na przykład Heleny Wildy-Kowalskiej jest liczona jako samogłoska. W systemie Zilbertala również jako samogłoska, więc tu wszystko zależy od tego, jaki to jest system, tak jak mówiłam wcześniej, jest dużo różnych metod numerologicznych. Powtórzę, bo tutaj widzę, że osoby dochodzą, powtórzę też, że to jak liczyłyśmy tutaj z Grażynką rok osobisty, też w różnych systemach jest różnie liczone. Są takie metody numerologiczne, gdzie dodaje się dzień i miesiąc urodzenia do roku kalendarzowego i to jest nazywane rokiem osobistym. Będziecie się z tym spotykać, więc warto wiedzieć, że po prostu różne są systemy. Nie oceniam, każdy jest dobry, ponieważ każdy wybiera to, co z nim rezonuje. Pytanie dla mnie. Ja pracuję w systemie Gladys Lobos. A więc dla mnie litera Y jest zliczana jako spółgłoska. Okej. Okay. A tu Irenka podpowiedziała, że mniej więcej 21 września będzie nowy rok numerologiczny. Pięknie. Mm-hmm. Czyli zazwyczaj przypada jakoś tak pod koniec września, nie? Tak, tak. Ja zresztą kalendarze księżycowe są dostępne w sieci, także tu nie ma problemu. Chciałam też podkreślić, że jak się zbliża nowy rok numerologiczny, to widzimy go wszędzie o tym informacji. Jeśli ktoś ma konto na Facebooku, a myślę, że skoro jesteście tutaj, to pewnie macie, to na Facebooku od razu widać pełno, że tu właśnie nowy rok numerologiczny, bo ludzie to po prostu jakby nagłaśniają. Dokładnie. Okej, w takim razie jak nie widzę już pytań, jak będą to jeszcze najwyżej pod koniec, robimy sobie medytację, w której ożywimy energię poszczególnych liczb w waszym biopolu. Bierzemy 3 głębokie oddechy po to, aby wyciszyć ciało, pozwolić, żeby nasza energia przeszła i wyciszyła, zharmonizowała, zrelaksowała całe ciało. Poczuj, jak twoje nogi stają się lekkie. Kark, ramiona, kręgosłup. Skup swoją uwagę na oddechu. Niech będzie naturalny, spokojny.
Połóż teraz dłoń na swoim sercu. Przywitaj się ze swoim sercem. Poczuj jego energię. Poczuj miłość wypływającą z serca, rodzącą się w niej, twoją wewnętrzną moc. Zobacz, jak światło wypływa ze środka, wpływa w każdą komórkę twojego ciała, rozprzestrzenia się, łączy z wszechświatem, ze źródłem. Wyobraź sobie teraz, że lądujesz na swojej wymarzonej wyspie, oazie, w swoim azylu. Poczuj wibrację tego miejsca, poczucie głębokiego bezpieczeństwa, miłości, otwartości, energii, wsparcia. Zobacz przed sobą drogę, świetlistą, złotą drogę. Robiąc pierwszy krok, pojawia się przed tobą świetlista, rozpromieniona jedynka. A wraz z nią wchodzi w ciebie wibracja inspiracji, poczucia wartości, realizacji siebie, pomysłowość, aktywność. Poczuj, jak te cechy, energia tej liczby spaja się w twoim biopolu. Jak te cechy zostają wprowadzone, jak zaczynają rezonować i wibrować w tobie. Jak dodają się siły wewnętrznej, mocy działania. Popędzają do tego, aby realizować swoje marzenia. Robiąc drugi krok, wchodzisz w wibrację dwójki. Pojawia się przed tobą złota liczba numer 2. Odczuwasz szacunek do siebie, współpracę, niezawodność, współodczuwanie. Te cechy aktywują się w twoim biopolu. Czujesz, jak wibracja przeszywa twoje ciało. Robisz trzeci krok. Pojawia się liczba 3. Pojawia się uśmiech na twojej twarzy. Od razu odczuwasz radość, czucie szczęścia, łatwą komunikację. Te cechy aktywują się w tobie. I czwarty krok. Liczba 4. Cierpliwość, pieniądze, pracowitość, rozwój, materia. Czujesz, jak rośnie w tobie energia tych cech, energia wibracji tej liczby. Krok 5. Wyłania się liczba 5. Ruch
zmiana. Poczuj, jak wibrują w tobie, jak otwierasz się na nowe. Jak czujesz pełną akceptację tego, że przychodzi do ciebie coś nowego. Krok szósty. Wchodzisz w wibrację numeru 6. To miłość, harmonia, piękno i rodzina. Otulasz się energią tej wibracji, tej liczby. Krok siódmy. To mądrość płynąca z wnętrza. Czujesz, jak łączysz się ze swoją wewnętrzną wiedzą. Otwierasz się na nią. Krok ósmy. Siła, bogactwo, biznes, sukcesy w pracy. Poczuj, z jaką mocą wibracja tej liczby zespaja się z tobą. Poczuj jej siłę, jej oddziaływanie i swoje własne dostrojenie. Krok dziewiąty. Bezwarunkowa miłość, braterstwo, altruizm, pomaganie innym, otwartość. Zobacz, jak światło tej liczby, tej energii zespaja się z tobą. Poczuj moc miłości płynącej prosto ze źródła. Połóż dłoń na sercu. Zakotwicz to uczucie. Uczucie wibracji wszystkich dziewięciu uczuć. Mocy. Energii. Cech, które właśnie zostały aktywowane i wsparte z energią w twoim wieku. Teraz weź głęboki oddech. Poczuj, jak z tą wibracją wracasz do tu i teraz i uziemiasz na nim. Poruszaj stopami. Kolejny oddech. Poczuj, jak wracasz do swojego ciała. Poruszaj rękami, głową. Kolejny oddech. Wracasz do swojej świadomości. I otwierasz oczy. I napiszcie w komentarzu, jakie wrażenia. Co ciekawego się pojawiło, bo może nie pojawiło się niczego tak jak ja widziałam, tylko pojawiło się coś innego. Jestem ciekawa. Tutaj Dalia jeszcze pisze, Bogusiu, co sądzisz o zmianie pierwszego imienia? Tak, z tym, że to jest taki temat mniej numerologiczny, a powiedziałabym nawet bardziej psychologiczny, bo jeśli chcemy zmienić pierwsze imię dlatego, że go nie lubimy, to warto jakby zadać sobie pytanie, na ile lubię siebie. To takie pierwsze, co mi się nasunęło. Natomiast od strony numerologicznej oczywiście wszystko możemy zmienić, bo robiłam takie zmiany, dlatego że osoba mieszkała za granicą i nie mogła używać imienia polskiego, bo było takie bardzo właśnie tak polskie, z takimi trudnymi tymi naszymi głoskami.
W związku z tym takie zmiany oczywiście też robimy i wtedy liczymy po prostu, żeby te wibracje były korzystne, dopasowując je do daty urodzenia, tak? Do liczby urodzenia. Bo to jest tak, że nie trzeba zmieniać imion podczas zmiany, bo się dodaje dodatkowe imiona. Tak, dodajemy dodatkowe, a to co jest w dowodzie, to czym się posługujemy cały czas na co dzień, tego w ogóle nie ruszamy. No chyba, że właśnie ktoś prosi o zmianę, bo mieszka za granicą i nie jest mu niewygodnie posługiwać się własnym imieniem, tak? I tak korzysta z czegoś innego. Natomiast to jest kwestia bardziej podpisów i obliczenia odpowiednich podpisów, o, tak bym powiedziała. Właśnie. Czyli można podpisy, słuchajcie, dopracować w ten sposób, żeby wspierały Was. Dokładnie tak. Jak to jest, kiedy masz swoje imię, a całe życie nazywają Ciebie inaczej? Przede wszystkim ważne jest to w numerologii, jak my się podpisujemy, jak my się czujemy, ponieważ to są te wibracje, które my w sobie wzmacniamy. To jak mówią do nas inni ludzie, my to możemy sobie tam interpretować numerologicznie, ale pamiętajcie, że to nie wpływa na wasz portret. Czyli jeśli ktoś do was mówi określonymi wibracjami, to on może mówić, ale to nie zmienia waszego portretu. Ważne są wasze podpisy. Ewa się wyprostowała po medytacji, super, ciepło odczuwanie, bardzo fajnie. Tak. Rewelacyjnie. Pięknie. Okej, Bogusiu, to my się teraz spotykamy za 2 tygodnie i o czym będziemy rozmawiać? Może tym razem o kryształach i o kamieniach szlachetnych? Dokładnie. Może taki temat. To też coś, co daje nam wibracje. Tu koło mnie cały czas stoją takie różne skarby i nawet patrzenie na nie daje mi od razu niesamowitą energię i radość. I oczywiście nawet troszkę mówiliśmy chyba ostatnio przy żywiołach, pamiętam, że były pytania o kamienie, o kryształy. Także myślę, że możemy ten temat rozwinąć i podpowiemy Wam, które kamienie, do czego można wykorzystywać jako talizman. Czyli widzimy się z Bogusią 13 kwietnia, w sobotę też o godzinie 19 będziemy rozmawiać o mocy kamieni i to, w jaki sposób je programować, żeby nas wspierały, albo w jaki sposób odczytywać, w czym mogą nas wspierać, prawda? A za tydzień, słuchajcie, w niedzielę, 7 kwietnia, spotykamy się na kwantowych pogaduchach do poduchy, które ostatnio się nie odbyły, bo Małgosia się rozłożyła, ale już teraz jest ok i widzimy się za tydzień w niedzielę z Małgosią na kwantowych pogaduchach do poduchy, czyli wracamy po zimowej przerwie na wiosnę, żeby opowiedzieć, co tam ciekawego się dzieje. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.